W Bulkowie po raz 25 ruszył Castle Party Festival, największe w Europie Wschodniej wydarzenie muzyczne w klimacie rocka gotyckiego. W tej edycji na festiwalowych scenach wystąpi ponad 40 zespołów. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Mamy też trochę starych gwiazd, jak Trinasti Stoleti, mamy New Model Army, której jest legendą samą w sobie. Mamy bardzo ciekawy projekt Neon Dead Man, który jest side projektem Nergala z Behemota, w którym uczestniczy również John Porter. Mamy Bokę. Więc myślę, że naprawdę każdy będzie tu zadowolony. Festiwal co roku przyciąga rzesze fanów. To jest jedyne takie wydarzenie, które się odbywa w regionie, no w Polsce i w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest tak specyficzne, ma tak specyficzny klimat, że no grzechem byłoby przerwać tą tradycję. Są ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj, poznawali się, zawierali małżeństwa, teraz przyjeżdżają z dziećmi i to się ciągnie. Do niewielkiej miejscowości przyjeżdżają tysiące uczestników, którzy bardzo chętnie pojawiają się na ulicach miasteczka w strojach związanych z subkulturą gotycką. Przyjechaliśmy z Malborka. Na razie się rozgrzewamy, także poznajemy, co tu jest w tym roku, ale wszystko jest jak najbardziej w porządku. No i powoli tutaj się przystosowujemy. Jesteśmy na festiwalu 10 raz? Jakoś tak. Jakoś tak. Ja 6 chyba. Ja 10. Generalnie, jeżeli jesteś na Castle Party, to ekipa jest wszędzie. Tak, dokładnie. Jedna wielka rodzina. Jest wspaniale. Polecamy. My jesteśmy ogólnie z Częstochowy. Tutaj w ogóle moja dziewczyna jest spod samej Jasnej Góry. Ja jestem ogólnie z Lędzin, czyli miejscowość pod Częstochową. Ja jestem tutaj 5 raz, to jest jej pierwsze autorskie wejście. To jest najlepszy festiwal, na jakim byłem w życiu, po raz kolejny i po raz ostateczny. Polecam to każdemu miejscu gotowi, bo to jest po prostu wspaniałe miejsce. Nie, brak mi po prostu słów, żeby powiedzieć, jakie to miejsce jest wspaniałe. Festiwal co roku przyciąga rzesze fanów. To największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej. Do XII-wiecznego zamku w Bulkowie zjeżdżają się Czesi, Niemcy, Brytyjczycy, Rosjanie czy nawet goście z Australii. Pierwszy koncert został zorganizowany w 1994 roku na zamku Grodziec.